punkcie 12 mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochowanie odpowiednienia warunków pracy i płacy radnych. Tutaj proszę pani mecenas czy pana mecenasa o wprowadzenie do tej uchwały. Bardzo proszę. Przewodniczący, panie i panowie radni, panie burmistrzu. Do biura rady miejskiej wpłynęło zawiadomienie pochodzące od pracodawcy dyrektora zespołu szkół gimnazjalnych w sprawie o zamiarze zlikwidowania stanowiska, o zamiarze zlikwidowania stanowiska kierownika międzyszkolnego ośrodka sportowego w Sławie. I w związku z powyższym zamierza wypowiedzieć dodatek funkcyjny panu radnemu Jarosławowi Morykowi, pozostawiając go na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z umową zawartą w dniu 1 września 2015 roku. Te zawiadomienie zawiera uzasadnienie. Uzasadnienie jest o tyle istotne, że państwo podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia zgody, musicie mieć przekonanie, że tylko i wyłącznie powody, które nie pozostają w związku ze sprawowanym przez pana radnego mandatem, stoją za tym wnioskiem. Czyli, więc mówiąc, nie mogą to być powody związane ze sprawowanym mandatem. Ponieważ ustawa o samorządzie gminnym na artykule 25 wymaga zgody rady na wypowiedzenie, nie tylko na wypowiedzenie, ale na rozwiązanie umowy o pracę. Natomiast tutaj mamy tak zwane wypowiedzenie zmieniające, czyli wypowiedzenie, które zmienia jedynie warunki pracy i płacy, czyli nie jest to wypowiedzenie definitywne, ale zgodnie z orzecznictwem sądowym, tutaj wskazanym w uzasadnieniu do uchwały, zgodnie z tym orzecznictwem również na wypowiedzenie warunków pracy i płacy, wymagana jest zgoda rady. W związku z tym na skutek złożonego takiego zawiadomienia do biura rady przygotowany został projekt uchwały. Jak wiem, projekt tej uchwały był omawiany na właściwej komisji. I proszę Państwa, jeszcze jedno tylko przypomnienie. Przepraszam, pan radny na pewno zna zasady. Pan radny nie może uczestniczyć w głosowaniu dotyczącym jego interesu prawnego. To tak woli informacji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Jarosław. Ja chciałbym się odnieść, bo to jest kawałek mojej historii i chciałbym Państwa zaprosić na taki krótki spacer, naprawdę na taki przekrój funkcjonowania tych obiektów, nie zabiorę tego czasu. W 2007 roku w drodze konkursowej zostałem powołany na stanowisko kierownika sali widowiskowo-sportowej. Ta sala, ona funkcjonuje nie tylko zgodnie z harmonogramem godzin dydaktycznych szkoły, ale też jest udostępniana i jest komercyjnie wynajmowana przez cały dzień. Także od lat funkcjonuje ona w godzinach od 8 do godziny 22, łącznie z sobotami, z niedzielami, z wakacjami, z feriami zimowymi, z przerwami międzyświątecznymi itd. No i nie, wielokrotnie zdarzało się, że w święta też na prośbę nawet zorganizowanych grup tą salę uruchamialiśmy i spędzaliśmy w niej czas. W roku 2009 został nam dodany orlik i w 2010 i tutaj chciałem podkreślić tylko, że nie zmieniały się żadne warunki płacowe związane z tym, że troszeczkę więcej było obowiązków związanych z wprowadzeniem tych wszystkich obiektów. A z tego względu ja naprawdę nawet nie rościłem pretensji, ani się nie pytałem o żadne dodatki. Z tego względu, że uważałem, że teraz jest szansa, żeby stworzyć coś fajnego na kształt Sławskiego Ośrodku Sportu, którego nie ma. Po restrukturyzacji IOSIR-u powstało SCKiW i w Sławie zupełnie zapomniano o sporcie. Także my jako szkoła, jako Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przejęliśmy taką funkcję Sławskiego Ośrodka Sportu
i funkcjonowaliśmy tak naprawdę na różnych szczeblach, od najniższego, czyli szkolnego, poprzez gminny, powiatowy, wojewódzki, ogólnokrajowy. Były organizowane różne imprezy, mógłbym wymieniać, ale ja dochodzi, bo bym Państwa zanudził, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo tego było. I na rzecz naszej społeczności i imprezy ogólnokrajowe. Także stworzyliśmy świetny produkt, uważam naprawdę, bardzo fajny produkt turystyczny. Wspólnie z ośrodkami, z przedsiębiorcami z branży turystycznej świetnie nam się współpraca układała. Przebywały u nas praktycznie kluby z całej Polski i to ekstraligowe, siatkarskie, CCC Polkowice i Kuprum Lubin siatkarze, Pawianice koszykarki. Też bym mógł dużo wymieniać, to jest kawał historii. I tak naprawdę obiekty sportowe może i dużo na tym nie zarabiały, ale do samej sławy ściągnęliśmy multum naprawdę osób chętnych, które płaciły za pobyt w Sławie, czy była pogoda, czy nie było. Sportowcy muszą odbyć obóz, przyjeżdżają na 2 tygodnie na każdy turnus. Także to były wielkie korzyści, głównie dla Sławy, dla całej gminy, dla przedsiębiorców, z branży turystycznej, dla handlowców, dla rolników. Bo z czegoś oni musieli wyżywić te dzieci na ośrodkach i tych sportowców. Chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj o przykrej sprawie, czyli o roku 2014, kiedy nagle się okazało, że są jakieś zarzuty. Był to rok wyborczy, w marcu okazało się, że trawa jest za żółta, a na Orliku za dużo jest czarnego granulatu. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Do dzisiaj mnie to zastanawia, bo odpowiedzi na te zarzuty nie otrzymaliśmy, chociaż był przeprowadzony niby audyt, co nie było na pewno audytem, tylko to była jakaś kontrola, nie uzyskałam niestety odpowiedzi, jak ta historia się skończyła. W każdym razie na skutek tej przykrej rzeczy, bo do tej pory nic się nie działo, mi się wydaje, że wykonywaliśmy bardzo dobrze swoją pracę i dla gminy bardzo korzystnie, jeżeli chodzi o jakość zarządzania i o zarządzanie, o ekonomię zarządzania. Bo tworząc takie struktury Sławskiego Ośrodka Sportu przez szkołę, to było coś ciekawego, coś bardzo, bardzo atrakcyjnego dla finansów naszej gminy. I na skutek wyciągnięcia tych obiektów sportowych jest teraz proponowana organizacja, reorganizacja. Co ja mogę o tym powiedzieć? Tylko tyle, że dyrektor jest w strasznej sytuacji, bo wybiera między złem a złem. Pierwsze zło to jest w ogóle dla Sławy. Ja podejrzewam, że i tak te obiekty muszą w końcu spójnie funkcjonować i ze sobą być zblokowane, bo my jesteśmy miejscowością turystyczną i tutaj w turystyce, w branży turystycznej sport odgrywa bardzo dużą rolę i obiekty sportowe. Ale chciałbym powiedzieć, że jest jeszcze druga taka strona medalu, że no niestety, ale teraz ja jako nauczyciel też skrzywdzę innych nauczycieli. I to jest to, co mnie też bardzo martwi i przejmuje. Jeżeli to jest stanowisko kierownika rujnuje szkołę, no to oczywiście jestem za reorganizacją. Ale jeżeli są dylematy, pan dyrektor ma takie, jak po prostu, mówię, to są już sprawy związane z pozostałymi nauczycielami, którzy na pewno nie będą mieli etatu, bo budżet siatka godzin na przyszły rok jest taka założona na dzień dzisiejszy w wariancie bardzo mocno optymistycznym, co się z pewnością nie sprawdzi, bo po wielu rozmowach z nauczycielami jesteśmy pewni, że w takim razie. Także jest tutaj ciężki orzech do zgryzienia. Nie mówię tu po to, że się żalę, bo zrobicie Państwo, co uważacie. Ja tylko chciałem Wam pokazać, jak funkcjonowały te ośrodki do tej pory, ten nasz ośrodek, i który miał dla mnie bardzo duże znaczenie, ale społeczne.
kształtowaniu sportu w Sławie, kształtowaniu promocji zdrowia. I pan dyrektor teraz przejmując, a mając na głowie wiele innych różnych zadań swoich, no nie wiem, jak to będzie wyglądało. Szkoda by było, żeby zmarnować coś, co się budowało przez wiele lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Paweł Ruszyjowo. Dziękuję panu przewodniczący głos. Proszę państwa, ja dzisiaj zobaczyłem tą uchwałę, która w zmianie zaporządkowej weszła na wokół. Muszę powiedzieć, że może nie tyle jestem zasmucony, co zniesmaczony po prostu tą sytuacją. Dlatego, że może nie będę mówił nauczycielach, bo nie jestem, nie pochodzę ze środowiska nauczycielskiego, nie jestem wymieniony w środowisku nauczycielskiego. Natomiast jeśli chodzi o samorząd, to operuję w granicach samorządu na różnych funkcjach od kilkunastu lat. I muszę wam powiedzieć, że niedobrą sytuacją jest, kiedy radnymi swoje sprawy rozgrywa ktoś z pełnego siedzenia. Dla mnie sytuacją jest dziwną, że w momencie, kiedy wyłoniony w konkursie w 2007 roku, jak tutaj sam mówi, Jarosław Muryto, zostaje kierownikiem tych obiektów, nie ma tam stadionu i nie ma obiektu. W późniejszych latach dochodzi do niego stadion, dochodzi do niego obiekt. Oczywiście w tej samej pensji on się tym zajmuje, bo jest kierownikiem obiektu sportowego. Na kolejnej stacji ten obiekt i to boisko, które doszło, wysiadają, co nie zmienia tego, tej sytuacji, która była przy wyborze w konkursie kierownika. Czyli tak naprawdę nie zmienia się nic. I nagle w związku z tym, że nie ma unika, nie ma boiska, jest to jeden z powodów, wnioskuje się o to, aby zabrać taki dodatek. Proszę państwa, zwracam wam uwagę, jako człowiek związany z samorządem, na bardzo ważną rzecz. Dzisiaj, tutaj, za chwilę, będziemy jako radni decydować o losie jednego z radnych. Nie będę się w tej chwili zagłębiał, bo nie chcę siać zamętu ani jakichś teorii spiskowych na temat, kto komu podlega nauczyciel, a komu podlega dyrektor i skąd się takie rzeczy biorą. I historię ostatnich, powiedzmy sobie, ostatniego roku, 12 miesięcy. Nie ma zamiaru się w to wygrać. Mówię do was tylko jako doradca. W tej chwili będziemy głosować nad uchwałą, którą nie na darmo Sąd Najwyższy obarczył klauzulą z artykułu 42 paragraf 1 Kodeksu Pracy, która daje szczególną ochronę radnemu. I ja widzę taką możliwość zrezygnowania czy uchwalenia przez radnych, odebrania, czy jak to się pisze, wypowiedzenia warunków pracy. Ja widzę taką możliwość, ale w momencie, kiedy dany radny złoży mandat albo skończy swoją kadencję. Ja tutaj w tym przypadku nie widzę w ogóle możliwości, żebyśmy my się zgodzili. Ja będę głosował przeciw, ale przynajmniej do pozostałych radnych mam prośbę, żeby głosowali się wstrzymali. Bo my w tej chwili dzisiaj decydujemy o tym, o jednym z naszych kolegów z Rady Miejskiej. Podczas kadencji, w której on funkcjonuje. Możemy na przykład uchwalić uchwałę, że zawieramy mu te warunki pracy i płacy, a na koniec jego kadencja mu to złoży mandat. Ale nie w tej chwili, nie w takim wymiarze. Proszę państwa, ja będę głosował za, to jest oczywiście każda decyzja należy do każdego radnego. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Ten temat prędzej czy później wróci i ten temat pojawi się w takim już wymiarze, że to rada to zrobiła. Nie ktoś inny, ktoś z boku, dyrektor, ktokolwiek, tylko rada. Rada zadecydowała o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy radnego. Na tym prosiłbym koleżanki i kolegów radnych, żeby się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja proszę jeszcze o zabranie głosu pana Macianasa o kwestii tutaj prawnej, bo ono zostało to poruszone właściwie, że tam niejako można by było powiedzieć, że kodeks pracy pewne rzeczy, ale tutaj pan mocno zaznaczył pan Macianas, że to musi dotyczyć właściwie warunków wykonywania funkcji radnego. Prosiłbym pan bardzo o przybliżenie, o wyjaśnienie, bo tutaj sobie robimy troszeczkę zamętu. Prosiłbym na to, prosiłbym prosił także pana dyrektora o kilka słów, czym to jest spowodowane, bo z tego co rozumiem, obiekty zostały przekazane już w ubiegłym roku i na jakich funkcjach do tej pory pan
radny Jarosław Chmury to funkcjonował, bo to też dla nas jest istotne i ważne, żebyśmy też mieli obraz jakiś. I myślę, że nawet jest to bardzo trudne, bo niedawno, praktycznie może dwa lata temu, o ile pamiętam, skarbiliśmy podobną sytuację, gdzie wtedy nikt nie zabierał więcej głosów dotyczących kolegi naszego radnego, który też był głosistą w szkole ponadgimnazjalnej. I jakoś tak przeciwnie to przeszło, aczkolwiek wiemy, że byliśmy przeciwni. No i też musiał zmienić miejsce swojej pracy, ale to chodziło tutaj w ogóle o wakat. Natomiast w tym momencie tu jest tylko zmiana z tego, co robi teraz, na nie powrotu do tego, co było. Prosiłbym bardzo pana mecenasa, a później pana dyrektora wyjaśnić pewne rzeczy. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pan radny powołując się tutaj na wyrok Sądu Najwyższego i artykuł 42, no ja rozumiem, że może o tym nie wiedzieć, natomiast przepis ten mówi, że do wypowiedzeń zmieniających, bo te wypowiedzenie zmieniające stosuje się przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę. I skoro wymagana jest zgoda rady na rozwiązanie z radnym, podkreślam, z radnym, nie z osobą, której mandat już wygasł po zakończeniu kadencji, bo ta osoba no nie będzie już radna. Zatem przepis dotyczy rozwiązania umowy z radnym, czyli osobą, która sprawuje mandat. Ten wyrok Sądu Najwyższego dotyczy takiej oto sytuacji, że skoro w naszej ustawie mówi się o rozwiązaniu umowy o pracę, to również stosuje się odpowiednio tak zwane wypowiedzenie zmieniające. Tam, gdzie nie ma definitywnego rozwiązania umowy o pracę, lecz jedynie zmienia się warunki pracy i płacy. Myślę, że to wszystko jest. Dziękuję bardzo. Poproszę pana dyrektora teraz o zabranie głosu, bo pan dyrektor właśnie skierował wniosek do rady. Dlatego chciałbym też. Państwa, moim obowiązkiem było zawiadomienie radnych, Radę Miejską o likwidacji stanowiska kierownika Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Panie dyrektorze, mikrofon coś nam zawodzi. Ja bym prosił, może do mównicy będzie słychać wtedy bardzo doskonale, jeżeli można. Jedynymi przesłankami likwidacji tego kierownika Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego był zmniejszony zakres obowiązków. Jak przekazaliśmy obiekty sportowe, stadion, przekazaliśmy też Orlin. Była to decyzja pana burmistrza. Jedna i druga. Dlaczego było pytanie, dlaczego wcześniej był to rok szkolny? I po prostu nie chciałem w trakcie roku szkolnego robić zmian organizacyjnych. Co jeszcze? No zakres obowiązków się, nawet gdyby była ta sala gimnastyczna, gdyby tylko tak jak dzisiaj jest, w naszym zakresie. Proszę Państwa, powstała sala, to był taki boom, taki chęć, bardzo dużo było obozów, bardzo dużo chętnych korzystania z sali gimnastycznej. Dzisiaj naprawdę jest to czas takiego jakby marazmu na sali. Jeden obóz, dwa obozy, wakacje, a w roku szkolnym ewentualnie są pojedyncze imprezy. Oczywiście sala jest udostępniana dla wszystkich tutaj społeczeństwa słabych, ale muszę Państwu powiedzieć, że na sali jeszcze mamy trzech pracowników gospodarczych. Jedna sprzątaczka i dwóch pracowników, którzy opiekują tą się salą. Moja decyzja jest taka, że jest to stanowisko zbędne. Ja chcę tak zorganizować pracę sali, że ja będę odpowiedzialny za sprawy dokumentacji prowadzenia sali, a pracownicy gospodarcze za sprawy gospodarcze, przygotowywanie do imprez. Co jeszcze? Muszę powiedzieć także, że
po prostu rozmawiając nawet z panem Jarkiem, z radnym Jarkiem, że po prostu tych obowiązków jest mało. On się wydaje, że nawet się spodziewał, że otrzyma to wypowiedzenie. Nie wiem, czy to państwa satysfakcjonuje ta wypowiedź, ale to wszystko. Panie dyrektorze, jedno tylko jeszcze pytanie takie wprowadzające, czyli rozumiem, że w momencie z chwilą odejścia obiektów pan Jarosław, pana radnego Jarosława Morytę zostawił na tej funkcji, którą po prostu do tej pory dzierżył. Przez okres całego roku szkolnego. Mógłby pan przewidzieć mniej więcej, jak to wyglądało? Czyli czym się pan zajmował? Skoro nie było obiektów, to co? Ale proszę, no zajmował się. No znaczy, no był kierownikiem obiektu, więc skoro obiektów nie było, to... Ale o który pan? Chodzi o nich, tak? Nie, no obiekty są przekazane. Został wyłoniony w konkursie do Hanki. Nie było obiektów stadionowych. Ja się pytam, panie panu, pan poczeka spokojnie do końca do wyjaśnienia, ale na razie, jest rozmowa z panem dyrektorem. Ja chcę, żeby wprowadził, żebyśmy też mieli jasność, dlaczego pan dyrektor po prostu wystąpił z tym. No bo to ja nie wiem, czy to jest brama oszczędności z czegoś, dlatego ja to ciekam. Chcę się dowiedzieć. Koszt utrzymania sali rośnie to 250 tysięcy złotych. Dochody sali to jest około 40 przychody. To są około 40 tysięcy złotych. Gro tych kosztów to są wynagrodzenia i ogrzewanie. Także tutaj jest prosty rachunek ekonomiczny. Utrzymanie sali naprawdę nas bardzo kosztuje. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę pan prowadzić. Panie Przewodniczący, mówi pan z jednej strony, że chce pan wyjaśnić, a z drugiej strony wprowadza pan zamieszanie, dlatego że mówi pan, że nie ma w tej chwili obiektów sportowych, co jest nieprawda. Nie rozumiem w ogóle, do czego ta rozmowa ma dążyć. Jeszcze raz powtarzam, w 2007, no logicznie, no pomyślmy sobie, jak to było, tak? W 2007 roku zostaje w konkursie wyłoniony kierownik obiektów sportowych. Jest hałas, tak? Ale czy ja mówię teraz w tej chwili coś, co się nie jest zgodne z prawdą? Przepraszam. Tak? Czy tak było? Panie Jarku, czy tak było, jak mówię? Oczywiście. Tak. W kolejnych latach dochodzi obiekt sportowy w postaci boiska i obiekt sportowy w postaci kornika. Zgadza się? Tak. W kolejnych latach nic to nie zmieni. W kolejnych latach te obiekty, które doszły po latach po wyborze na kierownika, te obiekty, które doszły dodatkowo, odchodzą, tak? Czyli jesteśmy w sytuacji, kiedy właśnie został wybrany pan Jarek Moryto na kierownika obiektu sportowego. Chodzi o halę. Czyli żadnym argumentem jest powiedzenie zdania, że w związku z tym, że odchodzi stadion, nie wchodzi odnik, to nie ma obiektu sportowego. Bo to zaprzeczamy sobie i zaprzeczamy całemu konkursowi, który do tego zagrany w 2007 roku. Czy ja dobrze to rozumiem? No proszę mi powiedzieć, czy ja dobrze to rozumiem? No chyba tak, tak? Więc proszę nie mówić, panie przewodniczący, że nie ma obiektu sportowego, bo to jest nielogiczne. Teraz moje pytanie do pana dyrektora. Jeżeli miał szansę zadać pytanie pan przewodniczący, to ja też chciałbym zapytać. Panie dyrektorze, rozmawiałem z jednym z organizatorów obozu, bo o tych obozach pan mówił, których jest coraz mniej, dowiedziałem się od niego, że on ma załatwić z trzema różnymi podmiotami sprawę przyjmować trzy różne faktury i jeździć trzy razy na różne rozmowy dotyczące jego jednego obozu, który chce mieć stadion zapewniony, chce mieć ornik i chce mieć halę, to on podziękował. I on pojechał do województwa wielkopolskiego. I teraz ja pana zapytuję, czy sądzi pan, że w świetle tego, co mówię, dalej dobrym rozwiązaniem było wyciąganie ornika i wyciąganie stadionu z jednego podmiotu? Proszę mi powiedzieć, czy sądzi pan, że gdyby jeden podmiot, który chce załatwić obóz, załatwiałby wszystko w jednym miejscu, a nie tak jak w tej chwili w trzech, czy mogłoby się zdarzyć, że tych obozów byłoby więcej? Proszę mi pan powie. Jak pan uważa? Na pewno organizacyjnie to by było łatwiej, ale ten pan do mnie w ogóle nie przyszedł, to mógł ewentualnie załatwić. Ja pierwszy raz o tym słyszę. Czyli... Dziękuję panie dyrektorze. Czyli tak jak ja uważam, pan również, że byłoby to łatwiej, prawda? Byłoby to w ten sposób do zrobienia. Ja chciałbym zahaczyć jeszcze jedną rzecz tutaj tego typu.
tą sytuację, którą mamy dzisiaj, to jest sytuacja, której też nie można porównywać do wakatu, o którym mówił pan przewodniczący, bo tak jak sam pan na końcu swojego zdania mówi, że to jest zupełnie inna sytuacja. Jeżeli jest to zupełnie inna sytuacja, to po co ją porównywać? Nie róbmy zamieszania, tak jak pan mówi. Jest tutaj prosta rzecz. Jest kierownik w obiektu sportowym, który został wybrany w konkursie. Po paru latach doszły mu obiekty, po paru latach wyszły. Obiekty te, które został wybrany do konkursu, który był wtedy, są dalej. Czyli nic się nie zmieni. W tej chwili jest uchwała do podjęcia przez radę i my mamy zadecydować, czy pozbawiamy go kierownictwa. I teraz ja mam być przekonany o tym, w związku właśnie z tymi paragrafami, o których mówiłem, miałem być przekonany o tym, że nie ma to nic wspólnego, że ma to coś wspólnego tylko i wyłącznie z kalkulacją na przykład pana dyrektora, z kalkulacją ekonomiczną. Ja powiem tak, do końca, ten dodatek, do końca kadencji pana Janka, to są pieniądze, które w jednym roku potrafi zapłacić urząd na przykład Saskiemu partnerowi. W jednym roku. Te 3,5 roku teraz, które on będzie tam pracował, to są pieniądze, które potrafi zapłacić Saskiemu partnerowi za jeden rok urząd. I teraz się pytam, jak to porówna? Ja mam być przekonany do tego, że to jest, gdy warunki się pomiędzy, ja mam być do tego przekonany w 100%, że nie jest to rozpatrywanie czy rozgrywanie jakichś swoich gier. Ja nie jestem do tego przekonany, państwo mnie dzisiaj do tego nie przekonaliście. Będę głosował przeciw. I jeszcze raz mówię, z taką uchwałą dzisiaj się spotkałem z wielkim niesławem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Jarosław Poletowski. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że oprócz sali sportowej jest tor i boisko wielofunkcyjne, z którego korzysta szkoła podstawowa tak naprawdę. No i tam czuwamy nad bezpieczeństwem, tam jest naprawdę bardzo dużo pracy i zgłaszałem wielokrotnie do urzędu o różnych sytuacjach, które się zdarzały i musieliśmy zmieniać i ogrodzenie. No nie będę mówił o tych sprawach, ale więcej jest obiektów, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza. Przysłuchując się państwa dyskusji, traktujemy sprawę bardzo emocjonalnie, różnymi wypowiedziami i rządami z drugiego rzędu i emocjami, które dotyczą zasług, bo ktoś zasłużył się, dlatego powinno to zostać, dlatego że jest radny. Szanowni państwo, chcę wam powiedzieć, że koniec sierpnia dopiero będę mógł powiedzieć, jakie pan dyrektor ma nabory w szkole. I wtedy proszę powiedzieć, czy państwo będziecie zastanawiali się też nad każdym nauczycielem, bo być może będzie trzeba ciąć etaty, bo naboru nie będzie. I wtedy będzie sytuacja, w której nauczyciele będą tracić nie pół etatu, ćwierć etatu, tylko mogą stracić sam etat. Szanowni państwo, odnośnie sprawy wypowiedzenia warunków. Uważam, że mówię, za dużo emocji jest w tym momencie. Jest kwestia, która nie miałaby miejsca, gdyby nie był pan radny Moryto radny, a byłby pracownikiem, kierownikiem obiektów szkoły. Nie byłoby dyskusji, byłoby wypowiedzenie, tak jak wypowiedzenia dostawał między innymi pan Szafer, czy inni pracownicy, którzy teraz przez pana dyrektora też zostali wyposażeni w tego rodzaju dokumenty. Szanowni państwo, nie czas na emocje. To nie są emocje tu potrzebne i nie mam zamiaru robić wyliczane. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że wszystko kosztuje i na pewno utrzymanie też kosztuje. Ale dzisiaj stadion nie interesuje mnie. Stadion jest bardzo dobrze utrzymywany i to są opinie różnych osób. Orlik, ktoś powiedział, że już tak Orlik zdewastowany jest jak rzadko. Orlik jest bardzo często wykorzystywany i bardzo eksploatowany. Też jest w dobrym stanie. Trzeba oczywiście renowację prowadzić. A sama gimnastyczna, drodzy państwo, myślę, że dużo zasługi w tym, jak cała wygląda, to jest zasługa dyrektora Owocy. Dlatego myślę, że państwo też powinniście nie podchodzić do tematu emocjonalnie, tylko popatrzeć na przepisy i ekonomię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Paweł
Przepraszam, pan Antoni, chcieliście zabrać głos? Proszę, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja tylko mam takie jedno pytanie, czy na przykład dzisiaj likwidujemy stanowisko pracy? Likwidujemy stanowisko pracy? Likwidujemy stanowisko kierownika linii szkolnego ośrodka sportowego. Wyrażamy feature, likwidujemy stanowisko kierownika, czyli stanowisko likwidujemy. Ja nie wiem, może się przeczytał. Może można mi sprostować. Można mi sprostować. Dobrze. Ja mam takie sprawy. Jeśli to funkcjonowało tyle czasu, jeśli na przykład pan Moryto zajmował się tym i mam za mało zajęć, czy nie mógł pan jakieś zajęć dołożyć w związku z tym, żeby po prostu to mogło funkcjonować dalej? No nie wiem, jeśli za mało ma pracy, no to dyrektor niech poszuka mu jakiejś pracy dodatkowej, którą on będzie wykonywał, który będzie korygował. Nie mamy, walczyliśmy o to, żeby ktoś nam ten sport prowadził w Sławie. Do dzisiaj walczymy dalej o to. Nie wiem, ja na przykład mam mieszane uczucia i bardzo się źle czuję, kiedy dyskutuje się na ten temat. To są rzeczy osobiste, nie wiem. Ja myślę, wydaje mi się, że trzeba pomyśleć, czy jeśli za mało ma pracę, a dołożyć tą pracę, nie wiem. Czy na to pan Paweł, panie burmistrzu, odpowiadam panu na pierwsze pytanie. Czy będziemy się zajmować każdym nauczycielem? Nie, panie burmistrzu, nie będziemy się zajmować każdym nauczycielem. Będziemy się zajmować tylko nauczycielami, którzy są radnymi. Jest pośród nas paru nauczycieli, którzy są radnymi i nie mają tej cudownej sytuacji, jaką mam ja, czy jaką ma pani Konrzaka, żona Wojciech, że jesteśmy niezależni i my wystawiamy faktury, jak ktoś nam nie wypłaci, będziemy problem, żeby ściągnąć pieniądze. To są ludzie, nauczyciele między innymi, to są ludzie, którzy są zależni. Zależni od dyrektorów, a dyrektorzy są zależni od osób, które są nad nimi. I tylko nimi będziemy się zajmować, jeżeli przyjdzie czas cięć. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Na drugi temat, który pan poruszył, panie burmistrzu, to jest temat, żeby nie dochodzić do tego bez emocji. Ja myślę, że ten sam apel mógłbym skierować do pana, żeby pan nie podchodził do tych tematów z emocjami. Dlatego, że argumenty, które dzisiaj usłyszeliśmy, dla mnie są żadne, bo mówimy tutaj o likwidacji stanowiska pracy, tak jak mówi pan radny Jurewicz, w związku z szybą. Nie ma tutaj argumentów na to tak naprawdę, żeby takie stanowisko pracy likwidować. Nie pojawiły się dla mnie przynajmniej. Jest to dla mnie sytuacja niejasna, a w momencie, kiedy sytuacja robi się niejasna, to ja już wiem, jak zareagować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jeszcze. Proszę pana radnego, ja bym tylko chciał przedstawić sytuację z lat poprzednich, bo część radnych po prostu nie zna tej sytuacji. Wielokrotnie w poprzedniej kadencji pan Moryto zgłaszał uzupełnienia związane ze stadionem, dofinansowanie. Za każdym razem szukał worka nawozu. To były żenujące słuchajcie sytuacje, kiedy stan murawy był taki, jaki był. Wiadomo, że pewnym narzędziem nie można wykonać pewnej czynności, a wobec tego oszczędzać. Owszem, wtedy można było, ale oczywiście nie na wszystkich. I wielokrotnie w interpelacjach zgłasza tą sytuację, że środki, które są przeznaczane między innymi na stadion i za zapewnienie pielęgnacji i murawy były niewystarczające. Nie wiem, jak to dzisiaj funkcjonuje. Pan burmistrz stwierdził, że murawa jest piękna. Ja też widzę, że jest murawa piękna. W międzyczasie oczywiście się podniósł poziom sportowy naszego tutaj klubu. Trzymamy kciuki w dalszym ciągu, bo to jest nasze, to jest sławskie, to jest naszej gminy. Ale wydaje mi się, że nakład środków na to zdecydowanie wzrósł i tutaj nie możemy kwestii porównywać. Interesuje mnie również kwestia turystyki, ponieważ będąc nauczycielem zajmuję się między innymi organizowaniem turystyki dla dzieci ze szkoły podstawowej ze Sławy. Proszę Państwa, zaufanie w tej branży jest najistotniejsze. Jeśli obóz
czyli ten, który organizuje obóz sportowy, przyjeżdża tutaj do Sławka i w pewnym momencie traci jak gdyby rzeczywistość tą zastaną tutaj, to on już tutaj nigdy nie wróci. Czyli jeśli taka sytuacja jest, że są trzy podmioty, jak tutaj mówimy, i od Annasza do Kajpasza trzeba chodzić, to my jesteśmy teraz na wolnym rynku usług również i sportowych. Wiecie Państwo, co on, ten, który będzie organizował, powie? Gdzie to wszystko ma? Gdzie ma sławę? I poza tym informacja jeszcze pójdzie w świat. Ponieważ te kluby ze sobą w jakiś sposób współpracują. Wobec tego informacja taka, tutaj nie warto przyjeżdżać na przykład. Także wydaje mi się, że oszczędności i te wszystkie inne oczywiście kwestie związane z tym stanowiskiem są tylko taką jakąś formą jakby zamrużenia oczu, bo słusznie tutaj Pan Paweł powiedział, że wspieranie sławskiego partnera to jest wydatek w ciągu tych kilku lat, pewnie na poziomie etatu kierowniczego w tym miejscu. Przed chwileczką, przez cały czas mamy problemy z tym nagłośnieniem. To 29 tysięcy kosztowało. Są problemy z liczeniem. Też się nikt nas nie zastanawia. Wydaje mi się, że przy tych 40 kilku milionach budżetu gminy, ja zdaję sobie sprawę, że chodzi o subwencję oświatową i tak dalej, to jest oczywiście niewielki wydatek. Natomiast przypuszczam, że kwestia związana z zmianą statusu organizacyjnego w tym wypadku, ona nie ma związku bezpośrednio, może całkowicie do, związanego z ekonomią, a bardziej z jakąś formą, powiedzmy, nie wiem, odegrania się, czy nie wiem, wydaje mi się, że w sytuacji po wyborach. Ja to odbieram, słuchajcie Państwo, również z punktu widzenia tego, że funkcjonuje w chórze Cantate Deo w Sławie. Od momentu, kiedy nasi przedstawiciele tego chóru przestali jak gdyby współpracować w tym sensie, żeśmy opowiedzieli po innej stronie opcji politycznej, od tego momentu mamy oczywiście, jesteśmy B, mimo tego, że poświęcamy bardzo dużo czasu na reklamę, na promocję Sławy, mamy problem z... Ale to jest, panie przewodniczący, kolejny taki proszek, bo radny Mory to jest tylko tym klasycznym przykładem. Wiele takich innych oczywiście sytuacji mamy, z pewnego jak gdyby wykluczenia i to jest bardzo niebezpieczne. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Przepraszam, pan Jerzy Zaczyński. Bardzo proszę, radny Jerzy Zaczyński. Ja tylko przyjmę pytanie na mówię, bo pan nazywa czy zasady między tych ciągami do rady, czy rozgrywki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przypominam sobie sytuację pewnie sprzed 10, może więcej lat, gdzie pewnego radnego dostał wypowiedzenie w zakładzie i to on tak jakby złożył wniosek o pomoc w tej sprawie, a tu jest tak jakby odwrotna sytuacja, to nie chcemy kogoś wykopać, bo tak to wygląda według mnie. Jeżeli jesteśmy zmuszeni opowiedzieć się w tej sprawie jako rada, to ja zgłaszam wniosek o głosowanie tajne w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny. Czy jeszcze może do tego? Wniosek będziemy przegłosowali. Ale jeszcze chciałbym, żeby pan na temat się opowiedział. Czy zasadne jest, abyśmy my się opowiadali w sprawie rozgrywek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem? Proszę bardzo, pan minister. To jest złożony wniosek przez pracodawcę, a zgodnie z artykułem 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy, do rozwiązania umowy o pracę wymagana jest zgoda rady, więc to nie jest mieszanie. Natomiast tak jak wspomniałem, na podstawie artykułu 42 ustawy Kodeks Pracy, artykuł ten mówi, że do rozwiązania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia zmieniającego, a tutaj mamy do czynienia z wypowiedzeniem zmieniającym. To po prostu ustawodawca tak uregulował ten przepis, że
wymagana jest zgoda rady. W każdym takim przypadku. Głosujmy teraz. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś zapytania co do formy uchwały? Jeśli nie, padł wniosek formalny o głosowanie jawne. Oczywiście nie wciskamy teraz w tym momencie przycisku. Kto z Państwa jest za tym, aby ten wniosek przeszedł dotyczący głosowania tajnego? Kto z Państwa jest za, byśmy głosowali tajnie? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wniosek formalny przeszedł, więc będziemy głosować tajnie. Czy jeszcze do uchwały są jakieś pytania? Bardzo proszę, jeśli nie, to będę oczekiwał tą uchwałę, będziemy głosować. W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnego. Podstawa prawna Rada Miejska w sprawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Polak i Gimnazjalnych w sprawie z dnia 7 maja 2015 roku otrzymanego w dniu 20 maja 2015 roku. Wyrażam zgodę na aplikację stanowiska kierownika Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy Zespole Szkół Polak i Gimnazjalnych w sprawie i wykonanie wypowiedzenia warunków pracy i płac, to jest dodatku funkcyjnego kierownika ośrodka, radnego Rady Miejskiej Sławie Tomkowi Rozbogowi Moryku z dnia 31 sierpnia 2015 roku. Radna Głowy uzasadnił uchwałę zgodnie z uchwalonym orzecznictwem sądowym bez zgody organu stanowiącego niedopuszczalne zmiany warunków pracy i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego pracownika będącego radnym zatrudnionego na podstawie mianowanie. Z dnia 14 lutego 2001 roku wyrok z dnia 2 września 2003 roku 2015 stwierdził, iż skoro w świetle artykułu 42 paragraf 1 Kodeksu Pracy przepisy w wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy i płacy, odesłanie to oznacza, że szczególna ochrona, jaka wynika z krajowych przepisów samorządowych, obejmuje również wypowiedzenie zmieniające, to jest dodatku funkcyjnego. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały pracodawcy oraz doręczenia jej zainteresowanemu radnemu panu Jarosławowi Morytom. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, ja nie będę mówił, kto z Państwa za, kto przeciw. Mamy przyciski za, wstrzymał się przeciw. Każdy wciśnie stosownie z własnym sumieniem, a potem wyświetlimy. Panie Przewodniczący, ale to nie jest forma tajna. Forma tajna jest po prostu na gardę do głosowania. A przyciski można sobie policzyć. Dobrze. Albo nagrać, bo to jest przeciw. Zrobić małą przerwę, w związku z tym przygotujemy. Zadajemy czarny do głosowania. 5 minut czyli oczywiście kiedy przygotujemy kartę, bo mamy komisję edukacyjną, muszą być karty przygotowane. To bardzo proszę, jeśli można. Komisja musi przygotować kartę. Dobrze. W takim razie przejdziemy do drugiej komisji edukacyjnej. Proszę bardzo o podanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna składa się będzie przed punktu wystarczającym. Proszę bardzo. Pani Bożena, czy Pani Bożena wyraża zgodę? Tak. Pani Bożena Wojciech, Pan Paweł Żywak, Pan Skarbiec.
5 minut przerwy w celu przygotowania karty głosowania. Szanowni radni, szanowny panie przewodniczący. Podejrzano mi stanowisko dyrektora w 2010 roku. Wtedy pan radny Moryto pracował w szkole na dwóch etatach. Był kierownikiem obiektów sportowych, wtedy tak to stanowisko się nazywało, i na etacie nauczyciela. Zmieniłem to taką osobę praktycznie w czasie zajęć szkoły. Wykonywałem też także inne obowiązki, zmieniłem to. Został powołany, pan Moryto został zatrudniony z karty nauczyciela i powołany kierownik ośrodków sportowych. Nazwa się zmieniła. Miał obniżone uchwałą Rady Miejskiej, obniżone pensum do 4 godzin i dodatek funkcyjny 45% pensji podstawowej. Także okazało się, że pan Moryto zarabiał, jeżeli chodzi o finanse, o 1/3 więcej jak dyrektor szkoły. Chciałbym, to jest tylko taka informacja uzupełniająca do tej mojej wypowiedzi wcześniej. Dziękuję. Ja, proszę państwa, jestem pracodawcą i ja mam prawo wypowiedzieć warunki pracy. Mam prawo przyjąć nawet innego kierownika, zmienić. Naprawdę tutaj zgadzamy się z panem Jakim, rozmawiałem, że tych obowiązków naprawdę jest bardzo mało. Ja potrzebuję gospodarza w szkole. Tymi sprawami gospodarczymi to mam zatrudnionych 3 pracowników gospodarczych. Spraw dokumentacji nie ma aż tak dużo. Po prostu osobiście poprowadzę. Dziękuję. Panie dyrektorze, jedno pytanie, bo żebyśmy dobrze zrozumieli, czy ja to dobrze zrozumiałem? Czy ja rozumiem, że pan, bo tutaj pan Paweł widać, czy ja to dobrze zrozumiałem? Nie wiem, czy pan Paweł inaczej może to zinterpretował, inaczej to rozumiał, być może też nie wiedział. Czyli po prostu w 2007 roku, jak pan Jarosław wygrał konkurs, to miał cały etat, czyli 18 godzin, tak? No może plus jeszcze dodatkowy etat kierownika, tak? Kiedy pan przyszedł jako dyrektor, to zmieniłem. Zmienił pan i wtedy ile miał godzin tygodniowych? 4 godziny. Dlaczego 4 godziny? Dlatego, że co, doszło wojsko i wojny, tak? Nie rozumiem? Nie. Nie rozumiem. Po prostu został zatrudniony z karty na wojskę. Jak ja zostałem kierownikiem, dyrektorem szkoły był pan Stęczek. Jak pan przyszedł, nie powinien pan takich rzeczy opowiadać, 1/3 więcej. Pan wymyślał w ogóle, teraz pan przesadził. Nie miałem pełnego etatu nauczyciela, tylko miałem pół etatu nauczyciela. Jeżeli pan mówi, że ja wykonywałem obowiązki moje w trakcie zajęć szkolnych, to też pan bzdury opowiadał, bo do 22 pan tam nie przesiadywał, w weekendy pan nie przesiadywał na sali, nie organizował w czasie urlopu, nie dowoził pan na swoim urlopie uczniów z Radzynia na treningi o Gozowiczu przez cały urlop. Niech pan nie opowiada takich historii, jeszcze pan powie więcej. Czy pan mi tamtego popłacił? Ja zainicjowałem profil ratownictwo wodne w liceum ogólnokształcącym. Drugi rok to prowadzimy. Czy pan mi płacił za basen i nauczycielom, jak jeździliśmy w tamtym roku do grudnia? Jeździliśmy służbowym samochodem, czy moim prywatnym busem, ja woziłem młodzież. Czy dzisiaj, teraz, na dzień dzisiejszy, czy pan nam płaci za te godziny, które my faktycznie jeździmy i rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat? Niech pan nie opowiada, nie wymyśla, że ja jakieś godziny pracowałem, bo tyle, co ja dla szkoły zrobiłem, no to powinien pan mi podziękować za to. Wielokrotnie mój samochód wykorzystywałem i do klubu, i judoków po całej Polsce woziłem, i uczniów ze szkoły swoim samochodem woziłem. Niech pan nie przesadza. A co do tego etatu kierownika i etatu pełnego nauczycielskiego, nie wiem skąd pan wziął tę historię wymyślił w ogóle. Nie, ja tego nie pojmuję. Nie rozbi się to w głowie, nie mieści. Jak pan sobie to teraz wymyślił. Pierwsze co, jak pan został dyrektorem, od razu pan mnie zaprosił i przekazał mi pan, że w ogóle zarabiam dużo
jeszcze drobna będzie zarabiał tyle, co ja i obciągnie pan 500 zł. O czym pan mówi? Skąd pan to wziął jedną trzecią więcej niż dyrekcję? Ja prosiłem o głos, panie przewodniczący. Proszę. Ja przed chwilą mówiłem, żeby nie dopuszczać do tego. Zamknęliśmy dyskusję wcześniej. Bądźmy konsekwentni. Zamknęliśmy wcześniej dyskusję. Mówiłem panu przewodniczącemu, że to nie jest dobry pomysł. Naprawdę. W tej chwili sytuacja, która była niejasna, staje się jeszcze bardziej niejasna. No, doprowadzi do tego bez sensu do wymiany argumentów, których tak naprawdę nie możemy zweryfikować. Nie jest to dobry kierunek. Jestem za tym, zgłaszam wniosek formalny, zakończ dyskusję i głosować. Tak jest, oczywiście kończymy dyskusję. Myślę, że wyjaśniliśmy sobie, tak jak tutaj, żebyśmy nie brnęli dalej. Poproszę Komisję Skrutacyjną o przedstawienie, jak ma wyglądać głosowanie też, oczywiście. Powiem tylko krótko. Przygotowaliśmy 13 kart do głosowania, ponieważ radny Jarosław Muryto nie może brać udziału w tym głosowaniu. Każdy z radnych otrzyma kartę, na której jest uchwała, wyrażenie zgody na wykonanie powiedzenia Banku w pracy władzy radnego Jarosława Muryto. I są punkty za, przeciw, wstrzymał się. Radny zaznacza krzyżykiem odpowiednie jedno miejsce. Za, przeciw, wstrzymał się. Urna po lewej stronie stoi. Podchodzimy, pan przewodniczący przeczyta nazwiska po kolei, gdzie podchodzić, rzucać. Ja tylko i wyłączam każdemu rodnemu kartę do głosowania. Komisja w składzie Paweł Żygadło, Ryszard Postary, Bożena Wojciech. Wiele, że w głosowaniu objęło udział 13 radnych, głosów ważnych oddano 13, głosów za 5, przeciw 6, wstrzymały się 2 osoby. W związku z tym Rada nie wyraża zgody na likwidację tego państwa. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy teraz do punktu.